Witam Was serdecznie, Max Paypal przedstawia Ride 4. W tym odcinku powiem coś na temat przyszłości Ride'a, powiem coś na temat przyszłości MotoGP. Oczywiście tutaj sobie pozwoliłem zaprojektować oto ten tutaj Kawasaki Ninja H2R, mój ulubiony motocykl w grze Ride. Może tutaj przejdę do tego wyścigu, bo w trybie karierowym już tutaj wszystko sobie objechałem, więc może tutaj sobie pierwsze powiem na temat przyszłości MotoGP. Ja bym chętnie widział coś takiego, taki wzór teraz podaję, że karierę MotoGP powinno się zaczynać moim zdaniem od Red Bull Rookie. Nie wiem, czy tutaj twórcy, jakimi są Milestone, wezmą to pod uwagę, bo do wielu graczy pisałem, wielu moderatorów się tutaj z moją, że tak powiem, wersją zgadza. Sam Mateusz tutaj też fajnie, że do mnie pisał, też fajnie, że do firmy pisał, także tutaj go pozdrawiam. I tutaj mogę się wypowiedzieć na temat tej kariery. Moim zdaniem kariera powinna być od klasy Red Bull Rookie. Później klasa Moto 3. Następnie wchodzimy do klasy Moto 2 i do klasy królewskiej. Wszystko by też zależało, jakbyśmy po prostu czuli się na siłach. Jakbyśmy się nie czuli na siłach, to wiadomo, że następny sezon byśmy mogli sobie po prostu powtarzać. I dopiero później po klasie królewskiej, jakbyśmy mieli ilość kredytów, ilość tej reputacji naprawdę byłaby duża, wtedy moglibyśmy założyć własny zespół. Moglibyśmy sobie tutaj zaprojektować nasz kombinezon, tak jak ja tutaj taki wzór sobie tutaj zrobiłem, tak jak on tutaj wygląda, i tak samo jak jest projekt owiewki, też moglibyśmy sobie po prostu to, tak jak ja teraz tutaj zrobiłem, po prostu też można by było sobie to oczywiście zrobić. I tutaj, tak jak mówię, odnośnie tych sponsorów, zakładamy własny zespół, wybieramy sobie markę, czyli jest to Yamaha, Honda, KTM, Suzuki, co nas by interesowało i też jakbyśmy mogli po prostu to zrobić, bo wszystko zależne było od tej reputacji. I te motocykle by były, wybieramy sobie jakiś ulubiony i oczywiście do tego sponsora. Ja tutaj daję przykład, bo zamiast tego Bridgestone mógłbym dać tutaj sobie Monstera lub Red Bulla. I tutaj by podpisał z nimi na przykładzie na rok czasu. Co trzeba zrobić? Trzeba być w pierwszej trójce podczas każdego wyścigu. Następnych sponsorów bym sobie też powybierał, czyli Arrow, Castrol. To jest tylko taki przykład, bo mamy zupełnie inne też firmy w klasie MotoGP. I tutaj, żeby mieć tego sponsora, trzeba być w pierwszej 15 podczas kwalifikacji. I tak samo by był wskaźnik reputacji tego sponsora. Castrol. Z 20 wyścigów 15 trzeba dojechać do mety. Tutaj nie można, że tak powiem, spowodować ileś tam upadków i w ogóle. Albo oznaczające by było od naszej kondycji, na przykład zawodnika. Naprawdę każdy sponsor by mógł mieć po prostu coś losowego, żeby po prostu go utrzymać. I tak samo mogę powiedzieć do czasu sponsoringu. Ten główny by był na rok. Tu na przykład na pół roku, tu na 8 miesięcy, tu na 10 miesięcy, tutaj tylko na 10 wyścigów, tutaj na 5 wyścigów. Można by było po prostu sobie tutaj to niwelować. Nie także powsadzać wszystko, co mi się podoba, tylko po prostu by ten kombinezon troszkę był trochę inny. Bo tak samo mogę powiedzieć na temat MotoGP, jak było z Avintio. Też zmieniali po prostu kolorystykę, bo później była Hublota, nie? A na temat Ducati tak samo mogę powiedzieć, że te owiewki też się zmieniały. Na przykład na specjalną okazję w Misano to zrobili. Tutaj taki przykładzik sobie daję. Bardzo fajnie, jak oni to zrobią. Będzie naprawdę bardzo fajnie. Tutaj owiewkę tak samo mogę tutaj pokazać, jak sobie taki przykładzik zrobię. Ten numer 3 nie mogłem go tutaj umiejscowić, dlatego musiałem go tutaj dać. Polska, główny sponsor i te firmy, które mnie po prostu interesują. Mogłoby to być na zasadzie takiego, że ja sam mogę to robić, czyli sam ja projekt robię,
lub po prostu gra z automatu, by po prostu tych sponsorów gdzieś tutaj umiejscowiała nam na owiewce, żeby po prostu nie robić komuś problemu, że tak powiem, takie ułatwienie wręcz. I teraz mogę powiedzieć na temat coś przyszłości rajda. Bo moim zdaniem rajd nie powinien po prostu iść tymi śladami, co teraz idzie, jak był wydany jedynka, dwójka, trójka. Bo to jest tak samo. Niektórzy nawet oceniają rajda, że to jest jakby powiedzieć, no kopiuj, wklej albo odświeżone kotlety z poprzednich części, tylko tutaj się różni tym, że on troszkę inaczej jeździ, ma te wyścigi wytrzymałościowe, wjeżdża do garażu, faktem jest to, że może sobie tam opony wymieniać i tak dalej, że na przykład jak są przesychający tor, może sobie zaryzykować pojechać na slicka. I wiele innych detali graficznych, tam zmieniające się warunki pogodowe i tak dalej, natural, ale i itp. Itd. Ale moim zdaniem rajd jakby poszedł w dwóch kierunkach, albo otwarty świat eksploracji, to byłoby naprawdę piękne. Na przykładzie mamy tutaj taką wielką mapę, na tej mapie naprawdę jest tutaj pokazane te salony motocyklowe, są wyścigi górskie, są wyścigi jakieś doliny, są wyścigi miejskie, są wyścigi na otwartych, zamkniętych torach. Możliwość pojeżdżenia na przykład takimi quadami, możliwość pojeżdżenia takimi crossowymi motocyklami. No różnorodność na całej mapie, tak jak tutaj jest na wzór Forzy Horizon. Byłoby to naprawdę piękne. I tutaj druga część, tutaj bym powiedział na temat tego. Na temat tego, co tutaj jest. Tutaj mamy produkcyjne motocykle. Takie nawiązanie do historii. Czyli mamy tutaj motocykle, które są i byłaby taka opcja, wchodzimy sobie na przykład w karierę Yamaha. Jedziemy pierwsze takimi motocyklami z lat 50., później wchodzimy do klas 60., 70., 80., aż do czasów współczesnych. Po wyścigu lub po dwóch wyścigach byłoby fajnie, aby zrobić taką cutscenkę związaną. Kto pierwszy wymyślił ten motocykl, czy wynalazł bardziej ten motocykl, prace nad pierwszymi silnikami, prace nad aerodynamiką, pokazanie po prostu od podszewki praktycznie tej całej Yamahy, kiedy ona zwyciężała, na jakich prestiżowych wyścigach. Pokazaliby takie cutscenki z Valentino Rossi, jak kiedyś wygrywał na Yamahach. Naprawdę pokazanie, żeby wypromować ten motocykl Yamaha i po prostu pokazać go od początków, po prostu jak to zaczęło się od tego motocykla, czyli twórca Yamahy, silniki, nawet pokazanie tych fabryk, jak tam po prostu w tych fabrykach te motocykle tam przechodzą te wszystkie testy silników, aerodynamiki. Byłoby to naprawdę bardzo fajne, bo każdy gracz weszłby sobie w tą Yamahę, zobaczył po prostu jak to się wszystko fajnie rozwija i tak dalej, aż do czasów współczesnych, ta elektronika, mechanicy, inżynierowie. No bajka by w takiej grze była, bo każdy by sobie tutaj swój ulubiony motocykl by tak sobie prowadził karierę. Czy tu, czy Triumfa, czy Suzuki, czy Ducati. I tak po kolei, naprawdę. I tutaj też bym mógł powiedzieć o Harley Davidsonie, Choppery. Byłaby też fajna tutaj opcja. Także ja może w tym wyścigu pojadę tutaj tym zaprojektowanym Kawasaki H2R-em, w wyścigu może niech będzie to Mugello. Tylko co do tego tutaj, nie, Mugello jest dobrze. 17 godzina może być i tutaj sobie dam na przykładzie na 3. Tak, 3, niech będą 3. Tylko muszę tutaj. Tak, może być. No tak się tutaj wypowiedziałem na temat tego, jakbym to po prostu widział. Naprawdę wielu graczy tutaj nawet by sądziło o tym, żeby zrobić właśnie takie coś. Albo pójść tak, albo pójść w ten kierunek, ale nie robić tego samego. Naprawdę, nie robić tego samego, bo to jest bez sensu. I może tutaj sobie pozmieniamy biegi. Tutaj może... Dam sobie na 360. Tylko, że tutaj będzie się szybciej rozkulał.
Tak. Tak będzie się tutaj rozkulał. Chyba będzie dobrze. Kalibrację tylko tu i jedziemy. Jedziemy Grand Prix Mugello. Polska, Polska, Kawasaki, trójka. Ja tak mam takie wrażenie, kiedy ostatnio te Kawasaki było w MotoGP? No wręcz, no, nie pamiętam. Kiedy ostatnio było Kawasaki? No było naprawdę bardzo dawno, chociaż w artykule też czytałem, bo to fajnie by było, jakby więcej takich maszyn było w MotoGP. Przecież od niedawna przecież jest ten Aprilia KTM. No. Ciekawi mnie, ciekawi czy w ogóle Kawasaki ma jakieś rozmowy toczy z MotoGP, żeby z powrotem wrócić. Bo naprawdę by się tutaj ucieszył Jonathan Rea, bo mógłby tutaj być naprawdę testowym zawodnikiem nawet. Lub po prostu zawodnikiem właśnie królewskim. Ale no szkoda, szkoda, że właśnie nie ma Kawasaki w klasie królewskiej. To troszkę takie dziwne, bo też mogę powiedzieć, że bardzo fajnymi motocyklami się jeździ, takim Kawasaki. A też mnie tutaj ciekawi, jak ja tutaj czas zrobię w ogóle, bo MotoGP tutaj robię 1.45, 1.46. Wiem, że Kawasaki tutaj... Wiadomo, jest to potężniejszy motocykl niż maszyna z MotoGP, ma większą prędkość maksymalną, lecz waga. Waga tego motocykla jest naprawdę duża. Gdyby była waga niższa, no to kto wie, by był bardzo konkurencyjny ten motocykl. Tak, bardzo by był tutaj konkurencyjny. Ja bym wręcz bym tutaj powiedzieć, że na tych prostych to by Ducati odsadzał charakter Kawasaki. Ale prędkość 320, 330, a tutaj już się mogę troszkę te biegi inaczej troszkę sobie poustawiać inaczej. Zobaczę, czy złamię 1.50 w ogóle. Albo będę jechał w granicach 1.50. Kawasaki mogę powiedzieć, że mi się fajnie jeździ. Może na tej prostej jeszcze pokażę z innej perspektywy kamery. Co do sterowania też bym mógł tutaj powiedzieć. Jak ma być przyszłość robiona w sterowaniu, to bym powiedział taki pomiędzy rajdem, a pomiędzy MotoGP. Niech zrobią taki system. Wielu graczy tutaj mówią, że w MotoGP ta tylna opona zaczyna się dźwigać im do góry i w ogóle itp., nie? A tutaj zaś, że jest taka trudność jeżdżenia, że tak powiem, za bardzo się wywraca i tak dalej. Takie tutaj do mnie też komentarze takie wysyłane były. Ja mogę powiedzieć, że tutaj jest coś takiego, że za duża jest agresja rywali. Ale piękny, normalnie się ślizga ten motocykl w tych zakrętach. Ach, tutaj aż mnie normalnie troszkę podbiło. Ach, teraz. No 1.40. 46, 47. 8, no bardzo porównywalny czas do MotoGP, naprawdę. Tutaj jadę bardzo takim normalnie równiutkim tempem. 48. Ach, tutaj glebłem sobie. I też mogę powiedzieć odnośnie tych gleb. Zawodnik powinien mieć takie coś jak odpalane poduszki. Tak, bo jak zawodnik upadnie, to odpala się poduszka powietrzna, no i ten kombinezon jest, no powiem, taki zakurzony wręcz, nie? A tutaj widać, że no, nie ma tego kurzu. Byłoby też taką fajną opcją. Normalnie na takich scenkach, takich powtórkach wręcz, by było to widoczne, jak mu się tak odpalają te poduszki powietrzne. Wręcz normalnie by wyglądał jak taki
przysłowiowy Hulk. Miałem pokazać z innej kamery, ale chyba pokażę. Na razie mi się fajnie idzie. Mogę więcej okrążeń zrobić, ale to jest taki odcinek pokazowy, taki specjalny, pokazowy, że idzie sobie naprawdę tutaj w tej grze coś fajnego stworzyć, poprojektować. Jak ktoś ma jakąś wenę twórczą, no to na pewno inspirację do tworzenia, no to może sobie naprawdę tutaj fajne rzeczy porobić w tej grze. Tak mówię, że może tak robić nawet na rok czasu. Dobra, kamera, jeszcze raz kamera. Ale wyświetla zupełnie inny niż innych motocyklach. Tak uniósł rękę, jakbyś się cieszył, że zwyciężył. A byłem drugi. Co do czasu, bardzo zbliżony do MotoGP. Bardzo mało co pokazuje powtórki. Może powtóreczkę jeszcze tutaj sobie dam, jak ta powtórka była. Jak tutaj wystartowałem. Jest tutaj taka muzyczka wręcz. Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy mój rywal miał Kawasaki Ninja, ale tą wersję nieco słabszą. Tak, to jest ta wersja nieco słabsza. To jest chyba H2. Tamta była H2R. Ale tak się zastanawiam, kiedy w ogóle w MotoGP Kawasaki wejdzie, czy ma możliwość w ogóle wejścia w klasę królewską. Chyba taki artykuł nawet czytałem, to było chyba w lutym. Czy jakieś rozmowy były, czy coś? Byłoby ciekawe, gdyby Kawasaki było w MotoGP, bo naprawdę, jak pamiętam, to chyba na Kano nawet jeździł. To był chyba rok 2006, 2007. Bym musiał naprawdę zobaczyć to jeszcze, poczytać na ten temat. Ciekawie to wygląda, naprawdę to ciekawie wygląda. Tutaj bardzo podjechał ten rywal do mnie. Oczywiście tutaj sobie go stuningowałem, tego Kawasaki Ninja H2R-a. No więc dobrze, tu już kończę tą powtórkę. Kredyty i tak się zdobywają. I myślę, jak wam się podobał ten odcinek, łapkujcie, subskrybujcie, dajcie dzwoneczki. Naprawdę chyba tutaj nie wiem, co kolejnego będę tutaj na kanale dawał. Może jeszcze z jeden projekt zrobię w tym rajdzie. Po prostu już czym innym będę się tutaj zajmował. Także jak wam się podobało, tak jak mówię, łapkujcie, subujcie, dzwoneczki i udzielajcie komentarzy na temat przyszłości MotoGP, na temat przyszłości rajda, jak waszym zdaniem powinna pójść torem ta gra. Czy Forza, czy może nawiązanie do historii. Także do zobaczenia.